Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy, od czego zacząć, aby dostać Nagrodę Nobla. Na początku komentarz z ostatniego odcinka, który najbardziej mi się spodobał. Kamil napisał: Adam, czas na nową koszulę. Proszę bardzo, dzisiaj bluza. Od teraz będę się pojawiać nie tylko w koszulach. Niektórzy przeżyją kolejny szok, bo najpierw zmieniłem studio, a teraz biorę się za koszulę. Aha, ale spokojnie, nie zmieni się najważniejsze, czyli filmiki. Dlatego czas wspólnie wjechać do internetu. Co tam, najebane, czy coś się stało? A, no to wstawać i jechać dalej. Każdy słyszał o Nagrodzie Nobla, wyróżnieniu przyznawanym za wybitne osiągnięcia naukowe. No i każdy naukowiec chciałby ją zdobyć, co jest skrajnie trudne. No i co ciekawe, popularność nagrody nie idzie w parze z popularnością zwycięzców. Na przykład w dziedzinie medycyny dostał ją Svante Paabo, pewnie go nie znacie. To szwedzki biolog specjalizujący się w genetyce ewolucyjnej. Stworzył nową dziedzinę paleontologii, paleogenetykę. Naukowiec potwierdził hipotezę, że Neandertalczycy i Homo sapiens krzyżowali się podczas wzajemnego współistnienia na Ziemi. Skomplikowane rzeczy, które teraz wszyscy starają się zrozumieć. No i jego badania krążą po internecie, zaraz obok tego nagrania. Tak przywitano go dzień później na uczelni w Lipsku. Skromny facet, trochę inny niż sobie to ludzie wyobrażają, no bo jak naukowiec to pewnie nadęty but, który pozjadał wszystkie rozumy. No właśnie, on taki nie jest. Gdy razem z zespołem dowiedział się o wygranej, ci wrzucili go do pobliskiego stawu. Za to gdy projektował swoje biuro na uczelni, w gabinecie ustawił ściankę wspinaczkową, a na dachu saunę. Dlatego te brawa są wyrazem szacunku, ale i sympatii. Jest bardzo lubiany tam, gdzie pracuje. No dobra, ale jak osiągnąć taki sukces? Potrzebna jest podstawa, czyli rodzice, ich wychowanie i wsparcie. Wspomniany Szwed wspomina o archeologii, która go przyciągała, no i dzięki rodzicom rozwijał to zainteresowanie. No ale oczywiście, co dziecko? To może być inna tematyka. Można powiedzieć, że tak wyglądają początki. Ten tata razem z córką zbudował jej pierwszy obwód elektryczny. Don't touch anything else, right? Because we have some exposed stuff. I'll go ahead and plug it in. All right, now back up. Turn your switch on. It works! That's so cool! Można powiedzieć, że przed dziewczynką świetlana przyszłość. Były osoby, które przyczepiły się, że można było użyć baterii, a nie prądu z gniazdka. Ale spokojnie, wszystko odbyło się pod opieką taty. Dlatego, drogie dzieci, jeżeli to oglądacie i zaiskrzyło w was elektryczne zainteresowanie, poproście o pomoc rodziców. Bo efektem zabawy nie będzie zapalona żarówka i wasz śmiech, a krzyk. Oczywiście takie zabawy nie muszą od razu prowadzić do nagród. Można być docenionym przez internet, co też jest dobrym wyróżnieniem. Jednym z nich jest Ryan Saavedra, domowy twórca bionicznych dłoni. Zaczynał w 2017 roku od taśmy kartonu i żyłek. W 2018 zaczął używać druku 3D. Rok później stworzył pierwszą bioniczną dłoń. W 2020 poznał wojennego weterana i to dla niego tworzył pierwszą dłoń zdatną do codziennego użycia, którą ciągle udoskonala. Oczywiście problemów z taką dłonią może być tysiące. Od błędnie użytych materiałów, po błędy w algorytmie. Jednak jaka by nie była, jest lepsza niż brak ręki. Oczywiście internet dostrzega też dzieła, które są mniej spektakularne i rozwiązują bardziej przyziemne problemy. Na przykład wtargnięcie nieproszonych gości na twój kawałek ziemi. Rozwiązaniem jest wodne działko. Twórca miał problem z kurami sąsiada, które ciągle wchodziły na jego trawnik, a że miał trochę wolnego czasu, Raspberry Pi potrafi w elektronikę i programowanie, postanowił to wykorzystać, a jego dzieło podbiło internet. Była kiedyś taka gra, kurka wodna. Strzelało się tam do kur. No młodsi nie będą pamiętać. Może to było inspiracją, bo jak widać można mieć to w rzeczywistości i to dosłownie. Jeszcze trochę porozmawiamy o wychowaniu i rodzinie, bo rodzina jest najważniejsza i każdy w rodzinie jest równy. Dlatego sprawiedliwie jest, gdy każdy uczestniczy w zabawie na tych samych zasadach. Niezależnie czy jesteś dzieckiem, psem, mamą,
czy tatą. W ostatni weekend świata obiegła informacja o zabawie pewnych panów na stanowej drodze w USA. Bawili się w kłótnie. Drogi Williama Hallea i Franka Allisona przecięły się na Florydzie. Jeden drugiemu zajechał drogę, wyniknęła z tego sprzeczka, ktoś rzucił butelką, a Frank wyciągnął broń i strzelił w tylne drzwi samochodu Williama, który zorientował się, że kula trafiła w nogę jego 5-letniej córki. Dlatego zrewanżował się, wyciągnął własną broń i postrzelił 14-letnią córkę Franka. Prosto w klatkę piersiową. Zasada wszyscy uczestniczą w zabawie wcielona w życie. Niestety nie wszyscy bawili się tak samo, bo postrzelone zostały tylko dziewczynki. Zdrowych tatusiów aresztowano, a dzieci trafiły do szpitala. Czego jednak nie nauczą rodzice, mogą próbować uczyć w przedszkolu czy szkołach. No i mówię tu o takich totalnych podstawach, jak na przykład nie bierz rzeczy od nieznajomego. Tylko że samo mówienie o tej zasadzie mało co da. Dlatego azjatycka szkoła uczy tego aktywnie. Inscenizacja obcego, który częstuje słodyczami, a potem kara porwaniem. To wszystko na oczach innych dzieci, które boją się, aby sytuacja się nie powtórzyła, dlatego odmawiają kolejnym pokusom. Mam nadzieję, że po takiej lekcji odbywa się godzina z terapeutą. Niektóre z nich na serio nabawią się traumy. A niektóre niczego się nie nauczą. I właśnie o tych osobach trochę mniej inteligentnych porozmawiamy za chwilę. Bo chyba każdy, kto korzystał w ostatnich dniach z internetu, słyszał o londyńskich aktywistach, którzy w tamtejszej Galerii Narodowej oblali zupą pomidorową słoneczniki Vincenta van Gogha. Kolejnym etapem tej akcji było przyklejenie swoich dłoni do ściany. Spokojnie, obraz był bezpieczny. Chroniła go kuloodporna szyba, która jest też, raczej przypadkowo, pomidorowo-odporna. What is worth more? Art or life? To pytania aktywistów z grupy Stop Oil. Wskazują oni na rosnące ceny paliw, które powodują, że miliony ludzi marznie i nie stać ich na podgrzanie puszki z zupką. I serio, tu nie ma co dyskutować, problem jest poważny. I myślę, że większość osób, które nabiły pod tym nagraniem blisko 50 milionów wyświetleń, jest tego świadoma. Tylko sposób, w jaki chcą z tym walczyć, jest, delikatnie mówiąc, głupi. Starasz się coś zniszczyć, marnując jedzenie, robiąc siebie głupka, pod szyldem Stop Oil, organizacji, która żąda, aby świat odszedł od paliw kopalnych. Ich działania możesz oczywiście wspierać finansowo, chociażby kryptowalutami, które według nich szkodzą środowisku. A cała akcja okazuje się, że jest po części finansowana przez Eileen Getty, której rodzina dorobiła się na przemyśle naftowym. Gdzie tu logika? Halo? Co najlepsze, gdy część aktywistów mówi o głodzie, kolejna część to jedzenie marnuje. Tu wylewając mleko, tłumacząc to krzywdą krów. To też podbiło internet. Wracając do Stop Oil. W ostatnim miesiącu byli aresztowani ponad 1000 razy. Odbywało się wiele akcji, m.in. z oblewania farbami rządowych budynków. Farbę się jakoś zmyje, pomidory z szyby też, ręce odklei. Dlatego manifestacje weszły na wyższy poziom. Aktywiści zaczęli blokować drogi, no co nie jest niczym nowym. Ale żeby nie było tak łatwo ich stamtąd usunąć, betonują swoje dłonie. Co powoduje, że ruch jest wstrzymywany aż do momentu uwolnienia manifestantów. Nie będę wspominać, że użyli cementu, którego produkcja wytwarza duże ilości CO2, które zmienia klimat, albo późniejszych poparzeniach, albo samochodach, które stoją w korku, spalają paliwo. No ale jak poradzić sobie z taką osobą? Internet ma trochę propozycji. Od obcięcia dłoni, po wycięcie kwadratu asfaltu. Tak wokół dłoni. Dziurę łatwo wypełnić, a delikwent będzie musiał trochę pochodzić z kilkunastokilogramowymi ciężarkami. Jednak sposobem, który chcą wdrożyć niektórzy brytyjscy kierowcy, jest sikanie. Oto wyrysowany plan. Zanim przyjadą wezwane służby, podchodzisz do strajkującego i na niego sikasz. On nic nie zrobi, przyczepiony jest do jezdni. Tak, byłoby to z ich strony dosłownie olewcze podejście. Czy słuszne? Sami ocencie. Ja ze swojej strony napisałbym do tego gościa od działka na ptaki, aby tak przerobił swój sprzęt, aby inni nie musieli używać swoich.
ptaków. Aby działko zamontowane na samochodzie za pomocą algorytmu wykrywało blokującą osobę i strzelało do niej cokolwiek tam wlejemy. Gdyby jednak ktoś nie wytrzymał i obciął im dłoń, spokojnie, przecież znamy już typa, który im je wydrukuje. Koniec tego odcinka, który pierwszy raz od kilku lat nagrywałem w innym ciuchu niż w koszuli. Dziwne to było. W komentarzu możecie napisać, czy to dobrze, czy to źle. Chociaż tak zdania będą podzielone. Ale mam nadzieję, że wszyscy zgadzacie się z tym, że ten odcinek zasługuje na łapkę w górę, no i subskrypcję, jeżeli nie subskrybujesz. Na tym kanale widzimy się w czwartek. Podajcie na Instagrama, no i na Twitcha. Tam pojawiają się streamy, tam możemy pogadać, pograć. No do zobaczenia w czwartek. Trzymajcie się. Hej! Oh,